kosmiczny Photoshop, czyli nasze sąsiedztwo we wszechświecie. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRHE. Spróbuj zrobić następujące doświadczenie. Patrząc na dany obraz przed sobą, wyciągnij palec wskazujący pionowo i zamykając jedno, a potem drugie oko, sprawdź, co widzisz. Czy obraz wobec punktu odniesienia, jakim jest twój palec, zachowuje tę samą odległość, czy coś się zmienia? To badanie określane jest mianem paralaksy. Właśnie je przeprowadziłeś. Tej prostej metody używają także astronomowie, by badać odległości międzygwiezdne. Rzecz jasna, posługują się też bardziej skomplikowanymi urządzeniami, niemniej to proste badanie służy jako jedno z narzędzi do pomiaru przestrzeni w kosmosie. Wyjaśnia to doskonale dr Paulina Karczmarek, astronom z grupy polskich badaczy z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Pani doktor obecnie przebywa w Chile i tam w obserwatorium astronomicznym prowadzi badania w ramach grupy Araucaria. Drugi gość podcastu N jak nauka, dr Weronika Narloch, tłumaczy z kolei, czym jest nasza sąsiednia galaktyka, czyli Wielki Obłok Magellana i co o nim wiemy. Przy okazji poruszamy wątek gromad gwiazd, metaliczności astronomicznej, obserwacji gwiazd w widmach, filtrów i temperatury gwiazd. Dowiadujemy się też, co wynika z relacji metaliczność-wiek gwiazd. Zapraszam, Mira Jankowska. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRHE. Pani Paulino, chciałabym zapytać o odległości we wszechświecie. Jak je mierzymy? Jak są prowadzone badania w tym zakresie, zwłaszcza jeśli chodzi o Państwa grupę Araucaria i o rozbieżności wniosków o Wszechświecie, czyli o tak zwane Hubble Tension? Odległości we Wszechświecie możemy w sumie ugryźć z dwóch stron. Od strony historycznej, czyli jak się dowiadywaliśmy, jak Wszechświat jest coraz większy niż nam się wydawało, albo od strony praktycznej, czyli jak my to robimy teraz, na dzień dzisiejszy, jak mierzymy odległości. No jakbym opowiadała o tym od strony historycznej, to właśnie niewiele by się to różniło od wykładu i z całą pewnością dużo osób też może o tym opowiedzieć, więc ja bym się chciała skupić na tym, jak my to robimy współcześnie i jaką częścią tego mierzenia odległości w naszym zespole Araucaria się zajmujemy, bo nie są to wszystkie odległości, które możemy zmierzyć. My w naszym zespole zajmujemy się odległościami do najbliższych nam galaktyk i jest to troszeczkę złudne, bo jak sobie pomyślimy o najbliższych odległościach we Wszechświecie, to mamy odległość do Słońca, odległość do Księżyca, odległość do najbliższej nam gwiazdy na przykład. I ta odległość do najbliższej nam gwiazdy to są 4 lata świetlne, to jest z prędkością światła, światło podróżuje i to zajmie światło 4 lata, żeby od tej gwiazdy najbliższej Proxima Centauri do nas dolecieć. I to są odległości, które nijak się mają do tych, które my nazywamy wciąż najbliższymi we Wszechświecie, w naszym kosmicznym sąsiedztwie, ponieważ my zajmujemy się odległościami do na przykład Wielkiego Obłoku Magellana i to są odległości 160 tysięcy lat świetlnych. Więc światło, które teraz widzimy, że dotarło do nas z gwiazd w Wielkim Obłoku Magellana, zostało wysłane 160 tysięcy lat świetlnych. Na Ziemi w tym czasie nie było żadnej kultury. Nie jestem pewna, czy Homo sapiens istniało, chyba nie, ale jacyś bardzo prymitywni ludzie istnieli. I to wtedy zostało wyświecone światło z gwiazd, które dzisiaj obserwujemy z Wielkiego Obłoku Magellana. I to są nadal najbliższe nam odległości. To jest nasze kosmiczne sąsiedztwo, skąd obserwujemy. W głowie się kręci, kiedy się tego słucha. Tak, tak, to są absolutnie niewyobrażalne odległości. Nawet nie ma jak tego porównać tak naprawdę, bo tracimy to poczucie. Mamy takie wrażenie, że to wszystko jest tak samo odległe, że jest po prostu, wie pani, takie dwuwymiarowe płótno rozciągnięte na niebie, na tym dwuwymiarowym płótnie są po prostu punkciki i wszystkie się znajdują w tej samej odległości, bo nasz umysł nie jest w stanie po pierwsze tego zobaczyć, a po drugie pojąć tej koncepcji. Jeżeli idzie o zobaczenie tego, to wiele lat zajęło astronomom, żeby wymyślić, w jaki sposób wyznaczać te odległości. No i takim pierwszym pomysłem, który się prosto bierze z tego, że my mamy dwoje oczu,
i że my widzimy trójwymiarowo, to jest pojęcie paralaksy. I to pojęcie to tak naprawdę oznacza, że jeżeli spojrzymy na jakiś obiekt, który jest bliżej nas, jak na przykład na wyciągnięty palec na wyciągniętej dłoni i spojrzymy na ten palec na tle czegoś dalszego, ściany, na której są obrazy na przykład, to widzimy, jeżeli spojrzymy na ten palec lewym okiem, zamkniemy prawe, a później spojrzymy prawym i zamkniemy lewe, to zobaczymy, że położenie naszego palca na tle tych obrazów na ścianie uległo zmianie. Właśnie to robię i zauważyłam, że rzeczywiście jest różnica, faktycznie. Dokładnie, tak jest. To jest zjawisko paralaksy. Właśnie dokonała Pani pomiaru paralaksy. Takiego, wiadomo, roboczego w domu, ale ewidentnie widać, że coś w tym jest. I my jesteśmy w stanie, przynajmniej taka była koncepcja na samym początku, zrobić to samo z gwiazdami. Jeśli mamy jakieś gwiazdy bliższe nam i dalsze nam, to te gwiazdy bliższe na tle tych gwiazd dalszych powinny zmieniać swoje położenie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zrobić oczami, bo nasz rozstaw oczu to jest zaledwie kilkanaście centymetrów, ale możemy to zrobić orbitą ziemską, ponieważ rozstaw naszej orbity ziemskiej jest dużo, dużo większy. Więc jeśli będziemy obserwować jedną gwiazdę w lipcu i tą samą gwiazdę w grudniu albo w styczniu, kiedy nasza Ziemia po orbicie przebędzie całą jej średnicę, to ten rozstaw, ta baza jest wystarczająco duża, żeby zobaczyć paralaksę tych nam najbliższych gwiazd. Taki właśnie pomysł wysunął Tycho Brahe, ten, który współpracował z Keplerem dawno, dawno temu, ale on nie zauważył żadnej paralaksy, nie zauważył żadnej zmiany, tylko pamiętajmy, on obserwował oczami, wciąż obserwował oczami w lipcu, obserwował oczami w grudniu, ale mimo wszystko nie zobaczył żadnej zmiany i wysnuł z tego wniosek, że albo ta metoda jest zła, albo wszechświat musi być olbrzymi, te gwiazdy muszą być tak daleko, że to się w głowie nie mieści. No i ponieważ on nie widział efektu, no to uznał, że wszechświat nie może być tak duży, musi być jednak mniejszy, bo tak się wierzyło wcześniej. W związku z tym metoda jest zła. I nie miał racji, zajęło to kolejne 200 lat, żeby już teleskopami zobaczyć, że faktycznie efekt paralaksy istnieje i to jest obecnie nasz główny i pierwszy sposób, w jaki mierzymy odległości do najbliższych nam gwiazd. Dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie zmierzyć odległości do milionów, miliardów gwiazd za pomocą misji kosmicznej Gaia, która właśnie to robi. Patrzy na wszystkie gwiazdy w jednym momencie, później troszeczkę zmieni swoje położenie względem Słońca, zmieni swój kąt, pod jakim patrzy na kolejne gwiazdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. N jak nauka wyjaśnia i inspiruje. Paralaksa to jest ten kąt, o jaki zmienia się położenie bliższej gwiazdy na tle dalszych gwiazd. W tej paralaksie możemy przyporządkować pewną bardzo konkretną odległość, a mianowicie, jeśli się położenie gwiazdy zmienia o jedną sekundę łuku, czyli o jedną 3600 stopnia kątowego, a 360 stopni to jest oczywiście pełne koło, więc jeżeli o taki maciupeńki kawałek, o jedną sekundę łuku się zmienia położenie gwiazdy na tle innych gwiazd, to ta gwiazda jest w odległości jednego parseka. Więc jeden parsek to jest bardzo dobrze zdefiniowana jednostka odległości, która od razu nam się wiąże z kątem paralaktycznym. Można to zrobić dzisiaj specjalistycznymi urządzeniami, a do tej pory właściwie trzeba było sobie radzić, powiedziałabym, takimi naturalnymi metodami, czyli właśnie oczy, jakieś inne pomiary, czy jakieś reguły wynikające z geometrii, czy z tych nauk, które przyniosła nam nasza cywilizacja. W tych współczesnych czasach, kiedy mamy dostęp do tych wszystkich bardziej zaawansowanych metod, pomiarów i modeli, i symulacji, my wciąż staramy się wykorzystywać te właśnie, tak jak Pani powiedziała, mędrca, szkiełko i oko do pomiaru tych też najbardziej skomplikowanych rzeczy, a to z jednego prostego powodu, bo im prostsza jest metoda, tym trudniej jest popełnić błąd. I nam najbardziej na tym zależy, żebyśmy błędy, jakie będziemy popełniać, bo zawsze będziemy jednak jakieś
błędy popełniać, żeby one były możliwie małe, zminimalizowane do zera. A im bardziej skomplikowana metoda, tym łatwiej jest jakiś błąd albo popełnić, albo przeoczyć, albo tych źródeł tych błędów może być tak dużo, że tak naprawdę nie wiemy, jak to oszacować. A im prostsza metoda, tym łatwiej. Więc my w tych współczesnych czasach staramy się mimo wszystko jak najbardziej proste metody używać, żeby minimalizować błędy. Ten czas, który Pani poświęciła na bycie tam w zespole, czy już przyniósł jakieś rezultaty? Czy są już jakieś Państwa nowe odkrycia, jakieś zachwycające efekty prac tej grupy? Czy trzeba na to jeszcze poczekać? Ja jestem zachwycona każdym jednym rokiem spędzonym w naszej grupie, bo każdy jeden rok przynosi jakieś efekty. Nie wszystkie są na miarę Nobla, ale dużo z nich jest takich, że łatwo się nimi zachwycić. Mam kilka takich swoich ulubionych. To jest oczywiście, chciałabym zaznaczyć, że jest to praca całej grupy. To nie jest tak, że jedna osoba pracuje, wszyscy pracujemy, wszyscy jesteśmy autorami publikacji naukowych, które są publikowane w różnych czasopismach, głównie anglojęzycznych, między innymi w czasopiśmie Nature, bardzo prestiżowym. No i do tego czasopisma złożyliśmy przynajmniej trzy prace, takie duże zostały zaakceptowane. Jedna o wyznaczaniu masy gwiazdy pulsującej, Cefeidy, dlatego że ta gwiazda jest w układzie podwójnym. I to była pierwsza masa kiedykolwiek wyznaczona, Cefeidy. A drugim artykułem, tak naprawdę opublikowanym dwukrotnie, drugi raz z większą ilością danych i z większą dokładnością, to właśnie było wyznaczenie odległości do Wielkiego Obłoku Magellana i wyznaczenie odległości korzystając właśnie z tej szkolnej trygonometrii. Więc to jest fantastyczna rzecz, że korzystając z bardzo prostych trygonometrycznych narzędzi, praktycznie minimalnej ilości modeli, nie opierając się na żadnych założeniach dotyczących ewolucji gwiazd, a jedynie na tym, co obserwujemy. Dzięki temu mogliśmy zminimalizować błędy dotyczące tej metody i jestem szalenie dumna, że mogę powiedzieć, że podczas mojego pobytu w tej grupie, chociaż to jest zasługa nas wszystkich, wyznaczyliśmy odległość do Wielkiego Obłoku Magellana z dokładnością 1%. Kiedy mówię dokładność 1%, mam tak naprawdę na myśli margines błędu. To znaczy, że mamy jedynie 1% tej wartości z tych 160 tysięcy lat świetlnych. 1% tej wartości to jest margines naszego błędu, a cała reszta to jest dokładność. Więc gdyby to tak pani porównać do naszego wzrostu, to jeżeli jesteśmy w stanie zmierzyć nasz wzrost, nie wiem, linijką krawiecką, to jest wciąż dokładność mniejsza, czyli większy błąd, niż w tym momencie wyznaczamy do Wielkiego Obłoku Magellana. Tylko bić brawo i zachwycać się naszymi osiągnięciami w Państwa osobach. No gratuluję. Dziękuję bardzo. Przekażę reszcie zespołu. To jest ogromny sukces i pewnie okupiony też wieloma wyrzeczeniami i też ciężką pracą, ciężką, ale fascynującą bez wątpienia, bo to słychać nawet w Pani głosie. N jak nauka. Warto wiedzieć i rozumieć więcej. Skoro dr Paulina Karczmarek wspomniała o Wielkim Obłoku Magellana, to pociągnijmy ten wątek i zapytajmy drugą panią astronom, dr Weronikę Narloch, o to, co wiemy o tym naszym galaktycznym sąsiedzie. O Wielkim Obłoku Magellana wiemy sporo, ale możemy oczywiście wiedzieć więcej, wiadomo. Przede wszystkim chyba, co należałoby podkreślić w rozmowie o grupie Araucaria, to fakt, że znamy odległość. I to bardzo precyzyjnie, bo tam 1,2% błędu mamy tej wartości. I to jest wynik, który został opublikowany w 2019 roku w Nature. I to jest takie zwieńczenie 20 lat pracy całej grupy. Ja jeszcze w niej wtedy nie byłam, kiedy to wszystko się zaczęło, ale zbieranie danych trwało naprawdę tak długo, więc znamy odległość. Co jeszcze wiemy? Ja przyznam szczerze, zajmowałam się jakiś czas temu jeszcze gromadami gwiazdowymi w Wielkim i Małym Obłoku Magellana. Gromady gwiazdowe to są bardzo przyjemne obiekty. Sądzimy, że większość gwiazd powstała w gromadach jednak i te gromady potem się rozpraszały z czasem. Przetrwały te najmasywniejsze i te tak naprawdę teraz obserwujemy. Gromady to zbiór różnych
gwiazd, które jednak znajdują się mniej więcej w tej samej odległości i mają mniej więcej ten sam skład chemiczny. Mówimy w astronomii o tak zwanej metaliczności, ale ta nasza metaliczność astronomiczna jest dosyć mylącym pojęciem dla chemików na pewno, ponieważ dla nas metaliczność to jest zawartość wszystkich pierwiastków cięższych niż wodór i hel. Te dwa pierwiastki były na początku wszechświata i one są najważniejsze, a reszta to jest po prostu ta reszta, ta metaliczność. Ja używałam danych wykonanych w konkretnych filtrach, ponieważ w astronomii my lubimy obserwować wycinki widma tak naprawdę, więc sobie bierzemy sobie jakiś wąski zakres i w nim obserwujemy gwiazdy. I na przykład jeżeli gwiazdy są młode, gorące, to one będą jasne na przykład w ultrafiolecie. Ale jeżeli gwiazda jest stara, już dosyć chłodna, to ona będzie słabo w nim świeciła. Więc jeżeli my sobie weźmiemy tylko ten jeden wycinek, to jedna gwiazda będzie jaśniejsza w tym wycinku, a druga słabsza. No i jeżeli zrobimy pomiary w kilku filtrach, to możemy jeszcze sobie porównywać jasności w kilku filtrach, które będą nam mówić o temperaturze gwiazd. W astronomii lubimy filtry, a te konkretne, które ja użyłam, to są filtry, które są tak skalibrowane, że konkretna ich kombinacja jest skalibrowana z metalicznością gwiazdy, więc jeżeli obserwujemy gwiazdy i poznamy taki konkretny indeks M1 z filtrów Sturmgrena, to możemy wywnioskować, jaka jest metaliczność gwiazd, które obserwujemy, a jeżeli te gwiazdy należą do gromady, no to jaka jest metaliczność tej całej gromady, bo zakładamy, że mają bardzo zbliżony skład chemiczny. I co mi to dało? Otóż jeszcze gromady gwiazdowe mają tę przyjemną zaletę, że jako, że gwiazdy znajdują się mniej więcej w tej samej odległości, no to możemy użyć coś takiego, co nazywamy izochrony i dopasować odpowiednią izochronę o odpowiednim wieku i poznać wiek danej gromady. Więc mamy metaliczność i mamy wiek. A z tego można wyznaczyć relację metaliczność-wiek i poznać, jak w czasie zmieniał się skład tych gromad, no, tych, które przetrwały tak naprawdę. A na tej podstawie możemy na przykład wnioskować, jaka była historia w ogóle takiej galaktyki, co tam się w ogóle działo. No bo w zależności od tego, gdzie jaka gromada się znajduje, to możemy wnioskować na przykład, jak ewoluowały, jak części tej gromady ewoluowały. Jako, że ja to robiłam w dwóch galaktykach, to też zauważyłam, że w obu znajduje się taki okres w dziejach, kiedy jest ten wzrost tej metaliczności, czyli zawartości tych cięższych pierwiastków niż wodór i hel, jest taki gwałtowny. A to na przykład wskazuje, że one ze sobą oddziaływały w przeszłości. Być może nawet jeszcze oddziaływały z Drogą Mleczną. Więc my o Wielkim Obłoku Magellana wiemy sporo. Wiemy, jak jest zbudowane, bo obserwujemy go w bardzo, bardzo wygodnej pozycji. Jest niemalże płaski, tak? Niemalże patrzymy na niego z góry, o tak. Więc widzimy jego ramiona, widzimy jego bar, to jest poprzeczka po polsku. My znamy odległości, właśnie możemy badać i rozkład metaliczności na podstawie albo gromad, albo też innych metod. Jest to naprawdę kopalnia wiedzy, ponieważ jest to bliska nam galaktyka, która nie można powiedzieć, że jest podobna do Drogi Mlecznej, to nie akurat, ale badanie jej może też nam dużo mówić o naszej Drodze Mlecznej, bo no jednak jest dla nas badanie naszej własnej galaktyki jest dużo trudniejsze niż innych galaktyk. Z prostego powodu. My się po prostu w niej znajdujemy. I znajdujemy się w dysku, który i bardzo mało widzimy naszej galaktyki, szczególnie jeżeli patrzymy w stronę jej centrum, to tam jest mnóstwo gazów, mnóstwo pyłów. To wszystko nam przesłania cały obraz. Więc to tak, jakbyśmy chcieli poznać, jak wygląda las, ale stoimy na jego brzegu i wszystkie drzewa nam zasłaniają. A z Wielkim Obłokiem Magellana jest trochę inaczej, bo to tak, jakbyśmy patrzyli z perspektywy drona na przykład na las. I już wtedy możemy coś więcej wywnioskować. Ale dużo więcej jeszcze można zbadać. W naszym obserwatorium na przykład planujemy kilka projektów związanych z tą galaktyką. Między innymi na przykład chcielibyśmy poznać tak zwane poczerwienienie. To jest taka sytuacja między nami a obserwowanym obiektem, znajduje się mnóstwo pyłu, gazu, które nam blokują część światła docierającego do nas. No i to są zazwyczaj małe drobinki, więc najłatwiej rozpraszane światłem jest niebieskie światło.
czyli więcej dociera do nas tego czerwonego. Znaczy, niebieskie jest po prostu ucięte i to, co widzimy, to jest głównie to czerwone, czyli obserwujemy obiekty bardziej czerwone, niż tak naprawdę są. Jeżeli my wiemy, jak bardzo nam ten pył przeszkadza, to możemy wprowadzić poprawki na jasności gwiazd, że tak naprawdę ona wcale nie jest takiej jasności, tylko jest ciut jaśniejsza w tym, a tym zakresie widma. I swoisty kosmiczny Photoshop. O, bardzo ładne określenie, bo nie pomyślałam o tym. Coś w tym sensie, tak, tak. Tylko, że w Photoshopie zazwyczaj coś próbujemy podkolorować, a tutaj raczej próbujemy dowiedzieć się, jak naprawdę jest kolor, bo on już jest oszukany. To nam przeszkadza w bardzo wielu naszych projektach. To próbujemy pozbyć się poczerwienia. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą w ogóle robimy po uzyskaniu naszych wyników, tak? Że jeżeli chcemy pójść dalej, to musimy najpierw poznać, jakie faktycznie są kolory tych gwiazd. No i mapy takiego poczerwienia w Wielkim Obłoku Magellana już istnieją, ale jeszcze można je udoskonalić. I to też planujemy zrobić. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRHE. To była druga część rozmowy z dwiema paniami astronom z grupy Araucaria, dr Pauliną Karczmarek oraz dr Weroniką Narloch. Pierwsza część tej rozmowy znajduje się na stronie w poszukiwaniu projektu wp-projektu.pl w zakładce Media Podcasty. Oprócz tego można znaleźć ją i poprzednie wywiady z różnymi naukowcami na kanale YouTube Fundacji NRHE. Przy okazji gorąco zapraszam do zajrzenia na stronę Fundacji NRHE, gdyż można tam znaleźć informacje na temat samej organizacji, możliwości współpracy z nią, ale także gorąco polecam książki, które są wydawane przez tę organizację, bowiem fundacja jest także wydawnictwem. Pojawiły się dwa cykle książek, seria inteligentnego projektu oraz cykl Perspektywy nauki. Książki są doskonale opracowane, mają bogate przypisy i bibliografię. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej, są tam też fragmenty książek. Książki mają wersję e-booków, a zatem można czytać w nośnikach elektronicznych. Ja dziękuję za uwagę tym razem i zapraszam na trzecią część rozmowy z naszymi paniami astronom z grupy Araucaria. Mira Jankowska. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRHE.